stwierdziłam, że rozpocznę nowego vloga. Ci, co oglądali poprzedniego, to wiedzą, że to jest kontynuacja, tak jakby. Zakończyłam tamtego vloga, zaczęłam go właśnie montować, korzystając z wolnego czasu i powiem Wam, że wyszło mi tego vloga 16 minut 35 sekund i stwierdziłam, że no już nie dogrywam dzisiejszego dnia do końca do tamtego materiału, bo będzie znowu 27 minut, więc nagrywam kolejnego i powiem Wam, że właśnie dostałam maila, że idzie do mnie przesyłka. To jest przesyłka, jak się nie mylę, z Francji, bo miałam propozycję zamówienia plakatu i bardzo mi się podobały plakaty właśnie z tej firmy, zaraz Wam powiem, La La Lab. I jak przyjdzie ten plakat, to Wam go oczywiście pokażę. Dostałam ten plakat też od tej firmy, to Wam od razu powiem. I muszę Wam właśnie go pokazać, bo wybrałam takie fajne coś na ten plakat. Nie chcę Wam za dużo teraz zdradzać, że mam nadzieję, że Wam też się to spodoba. Muszę Wam to koniecznie pokazać. No dobra, więc zaczynam tego vloga. To będzie vlog z paru dni. Ostatnio dużo vloguję. Mam dużo energii do vlogowania, więc korzystam. Na zewnątrz w ogóle masakra, pada, pada, pada. Jeszcze tak kilka dni i znowu wróci do nas trochę pogody i powiem Wam, że jak tak jest mega gorąco, to już czekam, żeby trochę popadało i było, wiecie, chłodniej. A jak już jest tak chłodno, to znowu czekam, żeby znowu, wiecie, było więcej tego słońca. I chyba najbardziej odpowiada mi właśnie taka pogoda, gdzie kilka dni jest upalnie, później kilka dni jest chłodniej. Ja wtedy się najlepiej odnajduję, czuję i dziewczynki także. Mam dać Wam znać, jak ta maska z Funciaka i powiem Wam, że tak bym jej dała 6,5-7 punktów na 10. Wydaje mi się, że jak za funta to się opłaca. No, moje włosy były bardziej miękkie, dosyć fajna jest ogólnie, nie mam jej nic do zarzucenia, ale też nie jest na przykład na mega, mega zniszczone włosy jakaś rewelacyjna, także tak 6,5-7 na 10. Ta myśl, która do mnie przyszła, oznaczało, jak przeczytałam, że paczka już jest dostarczona do mojej skrzynki. Zeszłam na dół i rzeczywiście paczka leżała, więc otwieram z Wami i pokażę Wam, co jest w środku. No i otwieramy. Powiem Wam, że na stronce La La Lab możecie zamówić sobie różne właśnie plakaty, różne naprawdę zdjęcia, przeróżne fajne rzeczy. Ja Wam jakieś dodatkowe informacje od tej marki będę pisała na ekranie, a teraz Wam po prostu pokażę ten plakat. Powiem Wam, że dużo fajniej działa aplikacja niż stronka. Jest bardzo, według mnie, jakby to powiedzieć, łatwo w obsłudze i można sobie właśnie zdjęcia dodać z Instagrama w bardzo łatwy sposób. Ja tak zrobiłam, zaraz zobaczycie, już Wam zdradziłam, że to będą zdjęcia z Instagrama. No, jest bardzo fajnie też to zapakowane, nie chcę teraz, wiecie, zepsuć niczego. Chciałam Wam pokazać właśnie, jak to było zapakowane. Robimy taki open box przy Was i otwieram i zobaczę najpierw przy Was, ale gdzie jest ochronny dodatkowy? Można wybrać sobie obramowanie takiego plakatu. O kurde, wow. O kurcze, wow. Nie wiem, jak Wam to pokażę. Ja dostałam plakat w rozmiarze 70×50, tak obraz tam z tyłu. Czyli duży, zobaczcie. Nie no, muszę Wam to rozłożyć. Połyskujący, piękny. Nie no, po prostu rewelacja. Kolory są mega żywe, piękne, kolorowe, błyszczące. A to, moi drodzy, były zdjęcia z Instagrama, więc one nie były zawsze jakieś świetnej jakości, bo ja tak, wiecie, no nie sprawdzam tego. Ja po prostu uwielbiam zdjęcie, które coś przedstawia albo jest jakieś takie wyjątkowe pod pewnymi względami i nawet jak jest odrobinę nieostre, to i tak je umieszczę. No zobaczcie, czy to nie jest przepiękne? Tak wygląda nasz Instagram. Jak nas nie obserwujecie, to gdzieś jeszcze Wam tu zostawię namiar. To zdjęcie, zobaczcie, jakie jest piękne. To jest po prostu chwila. Siostry się przytuliły, a ja zrobiłam im zdjęcie. I chciałam, żeby to był plakat, na którym jesteśmy tylko tak. Dzieci, Artur i ja. I czasami same dzieci. Chodziło mi o to, żeby plakat był nasz rodzinny. I mam nadzieję, że się udało. No zobaczcie, jakie to są piękne chwile. Cudowne. To jest ze Starówki, tu jesień, tu Londyn, tu jakieś świąteczne z ciężarówką Coca-Coli, tutaj z Grand Canary, tu śnieg w Anglii, tutaj jakie piękne, świąteczne, no po prostu świetne, to z Walii, z Polski, ekstra.
Bardzo mi się podoba i jest możliwość wybrania takich sobie też zdjęć, jak tu widzicie, i na przykład zmienienia koloru tej ramki. I też na przykład ja mam tu 6x4, 24, a troszeczkę na przykład droższy plakat, widziałam, że można umieścić tych zdjęć aż 30 coś. I powiem Wam, że też by to złe nie było, naprawdę bardzo mi się podoba. Jedyne co, to nie zwróciłam uwagę, że tutaj mi trochę lileczkę ucięło, ale ogólnie resztę, bo wiecie, możecie sobie sami poprawiać później te zdjęcia. I ja tutaj nie zmieniałam kolorów, jest tak jak na Instagramie, a tutaj nie poprawiłam jednego zdjęcia, ale to już jest tylko i wyłącznie mój błąd. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Zobaczcie, tak wygląda ikonka. Klikamy, jeszcze Wam tak szybko pokażę, jak wygląda. Remind me later. I widzicie, możecie sobie zrobić fotoboksy, jakieś dekoracyjne, magnesy, kalendarze. No, wybór jest bardzo, bardzo, bardzo duży. I przymierzam się do zrobienia takich zdrowych naleśników. Tu już wsypałam zmielone migdały, czyli mąkę migdałową. Dodam trochę babki jajowatej, dodam organiczne mąki kokosowej, owoce. Nie mam śmietany, szkoda, bo jest potrzebna mi później, ale no dobra, dam sobie radę. I cukier. Kupiłam ostatnio taki cukier, 100% natury, mocny aromat, tylko naturalne składniki, kokosowy. Więc wypróbuję. Do tego jeszcze dodam mleko bez laktozy i nie wiem co jeszcze, pomyślę. A, jajka, jajka, najważniejszy składnik i sporo jajek. Jednak zabrałam tamten cukier i zrobię z ksylitolem, ponieważ jak sprawdziłam skład, to wcale nie jest on taki dobry. Zostawię po prostu, jak będę robiła, no po prostu dla dziewczynek, one jedzą więcej węglowodanów, ja staram się unikać, więc zrobię po prostu dziewczynkom któregoś razu z tamtego cukru, a ja użyję ksylitolu. Naleśników zrobię oczywiście tyle, że starczy, żeby zjadły też dziewczynki, także one czasami też jedzą to, co ja. Startujemy. Skacząc pajacyki, wykonuj szeroki rozkrok i pilnuj, żeby twoje ręce wędrowały wysoko ponad głowę. W trakcie ćwiczeń cardio nie forsuj tempa. Utrzymuj umiarkowane tempo przez całe 30 sekund. Główną pracę wykonywać będziesz w trakcie 10 sekund ćwiczenia turbo. Jedziemy. Wykonuj jak najwięcej małych kroczków. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu, ale jeszcze w tym samym vlogu. Cześć kochani! Matysia też się wita, Lileczka się ogarnia. I co robimy? I dzisiaj są Twoje imieniny! I dostałam, mama, od nas prezent. Dostałam, zaraz się pochwalę, co dostałam z samego rana. Okay. Pochwalę się. Zobaczcie. Widzicie? To są nie hantelki, ale to są takie ciężarki, bardzo fajne. Pokażę Wam, jak wyglądają. Pół kilo, ma pół kilo ciężarek i zawijamy sobie tak tutaj na dłoni i możemy cały trening robić z niewielkim obciążeniem. Nie spadnie nam to, nie musimy odkładać, możemy robić nawet cardio z małym takim obciążeniem, także super. Wiecie, to się wydaje pół kilo, ale to tak samo jak te butelki, co bierzecie z wodą pół kilo, żeby ćwiczyć. No to rewelacja jest dla mnie, więc bardzo się cieszę. To są Reeboka pół kilogramowe. I dostałam też Raffaello, dostałam też szampanika. Naprawdę super prezent od mojej rodzinki, postarali się. I kupili mi coś, co wiedzą, że ja teraz mam zajawkę, coś, co mi sprawia radość, także potrzebowałam coś właśnie w podobie. I kochani, powiem Wam jedną rzecz. My, żeby to znaleźć, szliśmy do 5 różnych sklepów. Nie wiem, bo mnie nie było. Przerwało nam, jak Matysia coś Wam opowiadała. Okej, i też kochani, my musieliśmy iść, no nie musieliśmy, ale poszliśmy do 5 różnych sklepów, jak padał deszcz, żeby znaleźć to dla mamy. I to pokazuje, jak bardzo ją kochamy. Dziękuję. Ja też Was bardzo mocno i kocham. Też dzisiaj pójdziemy do restauracji na śniadanie. No właśnie, wczoraj dokładnie otworzono w Anglii puby, restauracje, ale też oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie, że tak powiem, restauracje sprostały oczekiwaniom, że tak powiem, wymogom. Wiecie, jak ma teraz to wszystko wyglądać, o tych odstępach, social distance i tak dalej.
Ale udało nam się, bo trzeba w ogóle teraz, żeby pójść do pubu czy restauracji u nas, trzeba się wcześniej zarejestrować, na przykład przez internet, zamówić stolik. Nie można sobie spontanicznie z ulicy wejść. No, na razie tak to wygląda, więc dzisiaj rano tata zarezerwował właśnie lunch, bo śniadania nie dało się, na 11:30, za pół godziny mamy już stolik, mam nadzieję, że nic tam, wiecie, nie wynikło nie tak, że online na przykład zamówiliście, a restauracja jest zamknięta, bo czasami są takie błędy, więc mam nadzieję, że się uda i w końcu zjemy coś na mieście, w sensie w restauracji od chyba 4 czy 3 czy iluś miesięcy. No. Bardzo, bardzo się cieszę, fajnie będzie troszeczkę między ludźmi, wiecie, odrobinkę, choć oczywiście z odstępami. Ja się z tego bardzo cieszę. I w tym czasie teraz szybciutko kończę, bo chcę się szybko ogarnąć, a już czas nas goni. Dziewczyny gotowe, tata się ogarnia, a ja jeszcze potrzebuję tu chwili. I jestem gotowa, szybciutko wam się tylko pokażę. Założyłam sukienkę, taką troszkę hiszpankę. Może w lusterku wam pokażę, bo tak w sumie nie widać. Odrobinę pomadki, jakiś tam łańcuszek, mam czerwone paznokcie. Dzisiaj jestem kobieta w czerwieni. Tak oto wyglądam w sukience, jeszcze nie założyłam butów. To jest taka hiszpaneczka, ale tak wiecie, odrobinę odświętnie dzisiaj. Jesteśmy sami. Sałatkowego nie, chyba. Byliśmy w piersi mi uznali. No, po otwarciu to jest niezłe, co? Sałateczki na początek. Ja sobie zamówiłam chili con carne veggie. Zobaczymy, jak będzie smakowała. Powiem wam, moi drodzy, że jest bardzo mało osób. Tak naprawdę teraz przyszła jeszcze jakaś rodzinka, więc w ogóle prawie nikogo nie ma, więc fajnie się siedzi. Jest dużo obostrzeń, po sałatki trzeba oddzielnie, nie można samemu nabierać. Do łazienki trzeba chodzić w określonym kierunku. Pan może postawić nam coś na stole, ale nie może nam za bardzo, wiecie, tak za blisko nas. Także no, jest życie troszkę, że tak powiem, restauracyjne się zmieniło, ale i tak się tak cieszę. Mimo, że nie ma tak dużo ludzi, ale cieszę się, że już możemy sobie zjeść coś na mieście. Mam tutaj buraczki, sałatę, pomidory, ogórki. Jest super, cieszę się, że zostałam zaproszona, że takie moje święto dzisiaj uczcimy sobie, chociaż troszeczkę, wiecie, na mieście, a nie w domu cały czas i żyć. Znowu nie muszę gotować, wiecie, bo to też się liczy. Teraz nas trochę lepiej widać. Lileczka zamawia, teraz tata jej pomaga zamówić jakieś tam sałatki, chyba tak? No i o, wy chciałyście? Ja a co sobie wzięłaś? Kol? A, po prostu normalne, po prostu takie, i też dwa chlebki. Kukurydzę i ogóreczki. No. I dziewczyny mają kolorowanki. O, i wracają. Widzicie, tak to wygląda. Tu piękne oświetlenie, pozmieniało się trochę. Bardzo ładne kwiaty podwieszone. A Lila co wzięła? Pomidorki. Zobaczcie, ogóreczki. Jak chcecie, wzięliśmy takie chlebki jeszcze i jak widzę. Chcecie, to bardzo dobre mają. Można jeszcze sosy wziąć jakieś inne. Ja wiem, ale ja nie chciałam sosu. O, Lila, jak masz pyszności. A ona ma jakieś pyszności. Mój angielskie danie. Jak kiedyś będziecie w Anglii, no to musicie to zjeść. A co to masz? Żeberko pewnie? It's Yorkshire. A, Yorkshire pudding. Dobra. Masz fajne. I ziemniaczki masz takie ubite. A zobaczcie moje, to jest chili con carne veggie. Nie wiedziałam nawet, że mam ryż, ale bardzo fajnie. I to jest ogromna porcja. Bardzo smakowicie wygląda, także enjoyujemy się teraz. Smacznego. Smacznego. Jesteśmy na shoppingu. Ale te mi się bardzo podobają, ale one są... Za duże. Ale ty też potrzebowałaś takie buty? Nie, ja takich nie potrzebuję. Lila pilnuje tu torby. Zobaczcie, ile mamy rzeczy. Na pewno będzie jakiś haul zakupowy. No, tylko musimy pilnować się, żeby nie wchodzić na innych. O, fajnie. Co tu mamy? Stroje do ćwiczeń, super. No, one chyba by były na mnie dobre, ale muszę... Sprawdź, Matysiu, wiesz? A ja jeszcze przejdę po tych sportowych. Liluniu, a ty pilnuj tam, dobra? Zakupki i po zakupach, znaczy tata jeszcze teraz przy kasie, biedny tata, był przy kasie, już po zakupach nie będzie przy kasie. I my czekamy teraz na tatę, wracamy już do domku, jesteśmy trochę zmęczone w sumie, bo dużo wrażeń od rana, ja to już w ogóle jestem przeszczęśliwa. Z tego miejsca od razu dziękuję za wasze wiadomości z życzeniami imieninowymi na Instagramie, bo trochę ich tam wpadło, bardzo mi miło. I ogólnie co, wracamy do domu, będziemy się relaksowali, ja mam jeszcze dzisiaj szampanka na wieczór, no i tak nam minie, a w ogóle jeszcze dzisiaj mega niespodzianka.
drzwi się same zamknęły, tak dzisiaj wieje, że przyjeżdża do nas, ale nie mówcie, bo nie chcę. Oglądajcie koniecznie kolejnego vloga, bo będziemy mieli normalnie gościa i koniecznie musicie to zobaczyć. Także... To będzie super! Prawda, Lila? Dziewczyny się mega, mega cieszą i będziemy mieli długo tego naszego gościa, będziemy musieli się nim dobrze zaopiekować, także oglądajcie koniecznie. A ja z tego miejsca dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście będzie jakiś haul zakupowy, bo zakupy mega, nie wiem czy... no w sumie to szybko, bo musimy nagrać ten haul. Uwielbiam ten sklep. Matalam? Uwielbiam ten sklep. To było super, ja uwielbiam ten sklep i też kupiłam tak dużo rzeczy i uwielbiam te wszystkie rzeczy. Ty nawet więcej chyba kupiłaś niż Lila, nie Lila? No, ja chciałam, Matylda? Ale nie było moich rozmiar do dokładnie, ale nie było Matyzi, mam tak. A Matylda w ogóle wpadła tam w jakiś szał, ja myślałam, że to ja będę bardziej ten, ona no, i tu, i mama, powiem Wam, że w sklepie tyle razy była mama, że ja nie, ja w ogóle, Artur do mnie zadzwonił, że już schodzi z męskiego działu i że już wszystko ma kupione, a ja mówię, Artur, ja dopiero wychodzę z dziecięcego, jeszcze nawet jednej rzeczy nie zobaczyłam dla mnie, więc musiał jeszcze pochodzić dłużej, bo... To no... była mama, I'm gonna change my name, I'm not gonna tell you what it is. Yeah, ja nam pada, moi drodzy buziaczki, pa! Bye.